Chciałbym dzisiaj przeczytać fragment listu. Także wsłuchajcie się, ciekawy list. Nie wiem, czy ciekawej osoby do ciekawej osoby, ale list dość ciekawy. Niektórzy z was może od razu załapią, skąd jest ten list, ale chciałbym, żebyśmy przez chwilę się wsłuchali, zanim będziemy czytać dalej to, co będzie mówiło Słowo Boże. Mój drogi Piołunie, dziwię się, jak możesz mnie pytać o to, czy koniecznie należy utrzymać pacjenta w niewiedzy o twoim istnieniu. Ta kwestia, przynajmniej w obecnej fazie walki, została rozstrzygnięta za nas przez naczelne dowództwo. Na razie winniśmy przyjąć taktykę ukrywania się. Naturalnie nie zawsze tak bywało. W rzeczy samej stoimy tu wobec okrutnego dylematu. Gdy ludzie nie wierzą w nasze istnienie, jesteśmy pozbawieni wszystkich przyjemności wynikających z bezpośredniego terroryzowania i nie ma miejsca na czarnoksiężników. Z drugiej strony, gdy w nas wierzą, nie możemy zrobić z nich materialistów i sceptyków. Mam nadzieję, że we właściwym czasie nauczymy się, jak uczulić i umitologizować ich wiedzę do tego stopnia, by przemycić do niej to, co w gruncie rzeczy jest wiarą w nas, przy jednoczesnym odgrodzeniu ludzkiego umysłu od wiary w nieprzyjaciela. Siła życiowa, kult seksu i pewne aspekty psychoanalizy mogą się tu przydać. Jeśli raz wyprodukujemy nasze arcydzieło materialistycznego maga człowieka, który nie spożytkowuje, lecz prawdziwie czci to, co nazywa siłami natury, zaprzeczając jednocześnie istnieniu duchów, wówczas koniec wojny będzie już widoczny. Na razie musimy słuchać rozkazów. Nie sądzę, by utrzymanie pacjenta w niewiedzy mogło sprawić ci dużo kłopotu. Dopomoże ci fakt, iż diabły są przeważnie we współczesnej imaginacji osobistościami nader komicznymi. Jeśli w najmniejszym stopniu twój pacjent zacznie podejrzewać twoje istnienie, zasugeruj mu obrazek czegoś w czerwonych trykotach i wytłumacz mu, że skoro nie może uwierzyć w coś podobnego, zatem nie może wierzyć w ciebie. Koniec akurat fragmentu listu. Pewnie niektórzy z was się domyślili, że jest to książka, listy napisane przez C.S. Lewisa, listy starego diabła do młodego. Napisane sporo lat temu, bo w 1941 roku. Są to listy, w których stary diabeł, doświadczony diabeł, instruuje młodego piołuna, co ma robić, jak ma robić, żeby mieszać w sercach pacjentów, czyli umysłach i sercach ludzi, którzy żyją. Kiedy czyta się listy, nie wiem, czy kiedykolwiek czytaliście, myślę, że niektórzy z was na pewno je przynajmniej raz w życiu przeczytali. Ja polecam, to jest niesamowita lektura, ponieważ tyle dziesięcioleci wstecz Lewis już wyobrażał sobie tą duchową wojnę, która się toczy i te prawdopodobne dyskusje, które mogłyby mieć miejsce. Ta walka, która się toczy, duchowa, która wciąż jest, która istnieje, pomimo tego, iż weszliśmy w XXI wiek i tak jakby nagle diabeł znikł. Tak jakby nagle ciemność przestała istnieć. Tak jakby to, co nazywamy siłami ciemności, demony, przestały być aktywne i przestały działać. Jeśli nigdy nie czytaliście, naprawdę polecam. Rozpocząłem to kazanie od tego fragmentu tego listu, ale nie dlatego, że to ono mnie zmobilizowało do dzisiejszego kazania, ale dlatego, że w ostatnim czasie miałem kilka rozmów z różnymi ludźmi z różnych stron Polski i pomyślałem sobie, kiedy rozmawialiśmy, kiedy dyskutowaliśmy, kiedy dzieliliśmy się tym, co przeżywają ludzie, co przeżywają ludzie w służbie, co przeżywają ludzie w kościołach, co przeżywają kościoły, to nagle przyszła mi taka myśl do głowy, że zapomnieliśmy o naszym podstawowym wrogu. Dzisiejsze kazanie nazwałem Zapomniany wróg. Ono będzie dzisiaj i będzie jeszcze za tydzień głoszone, bo nie jestem w stanie powiedzieć tego, co w tym temacie mówi Biblia, nawet w dwóch kazaniach, ale spróbujemy to zrobić w dwóch. Nieprzyjaciel, który wciąż istnieje, a którego zaczęliśmy mocno lekceważyć i o którym mocno zapomnieliśmy. Lewis już wtedy napisał, zrób wszystko,
żeby ludzie nie traktowali tego, żeby nie traktowali świata duchowego, żeby nie traktowali demonów, nie traktowali diabła poważnie. A jeśli przyjdzie im do głowy pomysł, myślenia na ten temat, to wiecie, wystarczy karykatura. Diabełka z rogami, widłami, kotłem, ogniem i w trykocie, i jak różne są te wyobrażenia, które ludzie przez stulecia sobie wyrysowywali na różnego rodzaju ekspresji czy sztuce. Dwie skrajności, z którymi mamy do czynienia. Myślę, dwie skrajności, które mają miejsce. Ja mówię o Kościele, dlatego że w świecie to jest w świecie. Mnie interesuje Kościół i życie Kościoła i to, gdzie my jesteśmy w tym wszystkim. Dwie skrajności, z którymi mamy do czynienia, to jedna, kiedy odbywałem jedną z tych rozmów, to pomyślałem sobie, że jest ta skrajność, kiedy naprawdę nie myślimy o tym, że istnieje świat duchowy i jemu też podlegamy. Pewnym wpływom tego świata. I druga skrajność, która jest przeciwieństwem tego, kiedy jesteśmy niebezpiecznie zafascynowani światem duchowym. Kiedy mamy fioła na punkcie diabła, demonów i wszędzie go widzimy, wszędzie widzimy jego działanie w taki mocno przesadzony sposób. To są dwie skrajności i żadna z nich nie jest dobra ani właściwa dla życia chrześcijańskiego. Niestety w dzisiejszym Kościele, współczesnym Kościele zafascynowaliśmy się takim nowoczesnym sposobem, rozwojem Kościoła, strategiami, metodami, korporacyjnymi sposobami myślenia o Kościele. To wszystko się dość dobrze już zadomowiło i to sprawiło też, że prawdziwe duchowe problemy chcemy załatwić rzeczami, narzędziami, które z duchowością nie mają nic wspólnego. Nie da się tego załatwić ani nowoczesnym rozwojem Kościoła, nie da się tego załatwić strukturami kościelnymi, nie da się tego załatwić tymi sposobami, ponieważ to jest świat duchowy i jedyny oręż, którym możemy pokonać, w którym możemy zwyciężać, jest duchowy. A ponieważ Kościół utwierdził się coraz bardziej, że najważniejsze jest to, jak poukładamy wszystko, odpowiednie będzie światło świeciło, odpowiednio będzie muzyka grała, to wszystko będzie fajnie i Kościół będzie rósł. I zapomnieliśmy o tym starym wrogu, odwiecznym wrogu człowieka. Wrogu, który swój początek już ma w ogrodzie Eden. Wrogu, który zawsze przychodził po to, aby niszczyć to, co jest dziełem Pana Boga. Bardzo łatwo człowiek o tym zapomniał. Niewiedza dotycząca biblijnego nauczenia na temat sił duchowych sprawia, że nawet w naszym życiu codziennym, w naszym wychowywaniu dzieci, notorycznie nasze dzieci podlegają indoktrynacji różnych nauk okultystycznych, a nam rodzicom nawet do głowy nie przychodzi, żeby tym się zainteresować. Co dzieci oglądają, co czytają, czego słuchają, czy w co grają. Jesteśmy od początku oswajani ze złem jako czymś normalnym, jako częścią życia, w której nie powinniśmy w ogóle reagować. Ono po prostu jest. I powiem wam, o to chodzi diabłu. Aby człowiek nie reagował, aby się oswoił. Aby nie nazywał rzeczy czarno-białymi, dlatego że no po co? Po prostu zło jest, okultyzm jest. To wszystko, co wiąże się z siłą ciemności, jest, ale to nie jest niebezpieczne. Oczywiście, że jest. Doszedłem, myśląc o tym, do takiego wniosku, że Kościół zapomniał, że skutki, kiedy zapominamy o nim, są zawsze opłakane dla życia człowieka. To nigdy nie jest obojętne dla życia człowieka. Niestety, ponieważ wpadliśmy z jednej skrajności w drugą, to staliśmy się apatyczni, obojętni, niezdolni do walki, niezdolni do przeciwstawienia się temu, czemu trzeba się przeciwstawić. Jedna z moich znajomych tydzień temu, która prowadzi zajęcia szkoły niedzielnej w swoim kościele, kiedy podczas zajęć szkółki niedzielnej, w jakimś tam temacie, ja nie pamiętam jakim, zaczęła mówić o Panu Jezusie, który wygonił demony. Jedno dziecko wychowane w domu wierzących ludzi powiedziała: ciociu, demonów to nie ma. Myślę sobie, że to dziecko wyraziło to, co widzi. Kościół, który już nie wierzy, że istnieje świat duchowy. Rodziców, którzy nie wierzą, że istnieje świat duchowy. Demonów już nie ma. Demony to te wszystkie postacie, które są w ich bajkach, w ich filmach, superbohaterowie,
No ale oni nie są tacy źli. A nawet jeśli są jacyś źli, to są ci dobrzy. I żyjemy w takim świecie, w którym po prostu jest notoryczne pranie mózgu od początku istnienia naszych dzieci na tym świecie. Wszystkie te uwolnienia, o których czytamy w Bożym Słowie, przestają mieć znaczenie. Wszystkie historie, w których czytamy o Chrystusie, który uwalnia ludzi od sił demonicznych, bledną, bo to żadna fascynująca historia nie jest, bo demonów nie ma. Dzisiaj oręż, z jakim ludzie chcą walczyć ze złem, jest tylko i wyłącznie ludzki, powiedziałbym, cielesny. Dlatego ludzie albo pakują się w okultyzm, albo stają się materialistami i sceptykami, jak pisał diabeł do piołuna. Słuchaj, jedno z dwóch. Możemy ich terroryzować, ale jeśli się nie da, no to znowu będzie, kiedy będą w nas wierzyć, to sprawimy, że będą materialistami. Czy dzisiaj ludzie nie są materialistami? Czy dzisiaj nie żyjemy w świecie, gdzie nie brakuje sceptyków? Dlaczego? Bo przestaliśmy wierzyć, że istnieje świat duchowy. Oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy jest Bóg. To tak jak mówimy o niebie, no niebo istnieje, ale kiedy mówimy już o piekle, to wielu ludziom mówi, jakie piekło. Ale jeśli istnieje niebo, to istnieje i piekło. Jeśli istnieje Bóg, to dlaczego mam nie wierzyć w to, że istnieje diabeł? Dlaczego skoro Biblia mówi o jednym i drugim, to mam wybrać tylko jedno i wierzyć w to jedno? Absolutnie nam nie wolno. Siła życiowa, o której pisał diabeł, kult człowieka, psychoanaliza, sprawia, że nikt nie myśli o kimś takim poważnie jak diabeł. Diabeł stał się głównym i lubianym aktorem wielu seriali. Lucyfer. Ja musiałem z moimi dziećmi też o tym gadać. Ciężko to przegadać. Te wszystkie rzeczy, diabeł staje się takim, wiecie, fajnym, serialowym bohaterem, kimś, to oczywiście ma swoje słabości, ale też jest taki dość ludzki. Czy to nie jest sposób na to, aby zmieniać nasze myślenie? Czy to nie jest sposób na to, abyśmy wyobrażali sobie diabła, taką karykaturę, która w sumie to dzisiaj nie ma już nic do... nie jest dzisiaj jakimkolwiek zagrożeniem. Jezus nigdy, absolutnie nigdy nie gdybał, czy istnieje diabeł. Nigdy nie gdybał, czy istnieją demony. Ewangelie ukazują ich bezsprzeczne istnienie i demonów, i samego szatana. Świadectwem jest 7 ksiąg Starego Testamentu, gdzie jest o nim mowa. I mamy w Księdze Mojżeszowej, Księdze Kronik, Joba, Psalmy, Izajasz, Ezechiel, Zachariasz. W Nowym Testamencie w 29 fragmentach mówiących o szatanie, aż w 25 są to słowa Jezusa. Więc Jezus nie gdybał, nie myślał jest, nie ma. On dobrze wiedział, kim jest i wiedział, z kim będą mierzyć się ci, którzy zostaną po nim jego uczniowie. Co do samego istnienia diabła i jego sług ciemności, w biblijnej perspektywie nie ma żadnych wątpliwości, ponieważ Biblia na ten temat naucza jasno. W drugim liście do Koryntian, chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli do Słowa Bożego w 2 rozdziale, 11 wierszu. Drugi list do Koryntian, 2 rozdział, 11 wiersz. Aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. To mówi apostoł Paweł i jeszcze będziemy czytać inne miejsca, tylko w tym jednym liście, 2 liście do Koryntian. Kilka razy Paweł będzie mówił o szatanie. Przekład dosłowny mówi, abyśmy nie zostali wykorzystani przez diabła, nie jesteśmy nieświadomi jego intryg. Diabeł jest intrygantem. Jest tym, który lubi wykorzystywać nas, wykorzystywać nasze słabości, wykorzystywać nas do tego, aby to, co jest dziełem Bożym, przestało być dziełem Bożym. Aby to, co jest Bożym planem, było rujnowane na każdym etapie. To zaczęło się już w Edenie. Paweł nie gdyba. Znów mamy kolejną osobę w Biblii, która nie gdyba w istnienie szatana. On stwierdza fakt. Szatan, żeby was nie podszedł. Co do tych intryg, to myślę nawet w tym, co już powiedziałem, jak mocno dziś zasypuje nasze umysły przedziwnymi historiami, teoriami, spiskami, które kłębią się. I znowu zastanawiam się, i ludzie w to wszystko wchodzą, wierzący ludzie dają się wciągać. Powiem wam, kto za tym stoi. Tylko jeden jest ktoś, kto twoje i moje myśli chce odciągnąć od Chrystusa. Tylko jeden jest ktoś, kto chce zasiać taki niepokój, żebyś nie ufał Bogu. Tylko jeden jest ktoś, kto nie chce, żebyś patrzył na Chrystusa i na Jego moc.
Tylko jeden jest ktoś, kto nie chce, abyś spokojnie spał w nocy. Tylko jeden jest ktoś, kto chce, abyś nie ufał Bogu we wszystkim. Dlatego te wszystkie rzeczy zasypują nasze umysły, a my nie jesteśmy w stanie rozróżnić tych diabelskich intryg. A Paweł mówi, to powinno być dla was jasne. On chce was podejść. Nie tak, to inaczej, jak ja to mówię, jak nie drzwiami, to oknem. On naprawdę jest wytrwały w tym. Jego słudzy są wytrwali w tym. Jeśli nie mogą nas podejść z tej strony, będą próbować z innej. Tak czy inaczej, abyśmy nie byli szczerze oddani Chrystusowi. O tym będziemy czytać za chwilę w innym fragmencie. Przykładem może być nieprzebaczenie. Akurat ten fragment apostoł Paweł podaje w kontekście nieprzebaczenia. Kiedy człowiek pielęgnuje nieprzebaczenie w swoim sercu, to jest tylko kwestia czasu, jak diabeł zrobi z tego intrygę w twoim życiu. Jak cię podejdzie, jak cię utwierdzi, że twoja sprawiedliwość to jest twoja sprawiedliwość i nikt tego nie zmieni, nawet Chrystus. Pan Jezus mówi, jeśli zgrzeszył brat twój, to masz mu nie przebaczyć. Tak powiedział Pan Jezus? No nie. A jeśli naprawdę wlazł ci na odcisk, to też masz mu nie przebaczyć. Bo to jest twoja sprawiedliwość. No nie. Paweł naucza jasno w swoich listach i mówi, jak i Chrystus wybaczył wam, tak i wy. Kiedy Jezus uczy swoich uczniów w modlitwie pańskiej i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I kilka wierszy dalej jest napisane, bo jeśli wy nie odpuścicie przewinień, to i ojciec wasz nie przebaczy wam. Ale dzisiaj współcześnie szatan przychodzi, może nie on sam osobiście, ale jego słudzy i mówią, nie no coś ty. Nie bądź frajer. Jakie przebaczenie? Zasłużył sobie na to. Nawet ręki nie podaj. Zasłużył sobie na to. To jest twoja sprawiedliwość, głęboko cię zranił. I potem Paweł mówi, aby cię szatan nie podszedł. Jego intrygi są nam dobrze znane. On zawsze robi wszystko. Jak spojrzycie na Biblię, na Księgę Objawienia, te wszystkie postacie i fałszywy prorok, to jest wszystko antyteza do tego, co Boże. On podrabia Boga. Dlatego wyleciał z nieba, ponieważ chciał sięgnąć po to, co Boże. Chciał być jak Bóg, mając wszystko. O tym mówi Izajasz, o tym mówi Ezechiel. Więc on wciąż chce tej chwały, która należy się tylko Bogu. I on robi wszystko, żeby to, co Bóg mówi jasno, wcale nie było takie jasne i było przekręcone. Żebyś nie żył w ten sposób, jaki chce i oczekuje od ciebie Bóg. On nie przebiera w sposobach, by osiągnąć swój cel. Bo jego celem, on zna swoje przeznaczenie. Tak jak demony wiedziały, kiedy spotkały Chrystusa na swojej drodze, co my mamy z tobą, Jezusie, Synu Boga Żywego. One wiedziały, jakie jest ich przeznaczenie. Diabeł wie, jakie jest jego przeznaczenie. Jego jedynym celem nie jest to, abyś żył błogosławionym życiem, ale żeby cię pociągnąć jak najwięcej dusz do piekła. To jest jego jedyny cel. On nie ma żadnych dobrych zamiarów i nigdy nie miał. Więc na nowo musimy sobie to uzmysłowić, że flirtowanie z nim i zabawa z nim, taniec z nim, to jest jak wiecie, bawienie się granatem. W którymś momencie coś wybuchnie. To nie jest pytanie czy, tylko kiedy. I taki jest diabeł. Paweł tutaj akurat dał taki przykład. Nieprzebaczenie nie jest tylko sprawą relacji międzyludzkich. Jak widzimy, to jest znowu swego rodzaju duchowa walka, która ma miejsce. Duchowa walka, czy będę posłuszny Chrystusowi, czy będę posłuszny swojej sprawiedliwości. Szatan nie chce, nigdy nie chciał i nie będzie chciał twojego i mojego dobra. Apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, musiał im przypomnieć o tym starym, zapomnianym wrogu, jakim jest szatan. I dlatego pisze dalej w 11 rozdziale tego samego listu, od pierwszego wiersza, czytamy tak. Bo gdybyście mogli znieść odrobinę mojej głupoty, a właściwie mnie znosicie, bo jestem o was zazdrosny, Bożą zazdrością, gdyż poślubiłem was jednemu mężowi, aby postawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, czy w jakiś sposób, podobnie jak wąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością, czym, słuchajcie, co tu jest napisane, swoją przebiegłością wasze myśli nie zostały skażone, odwiedzione od szczerości i czystości względem Chrystusa. To jest jego cel i jego walka.
Bo gdy przychodzi ktoś inny, głosi Jezusa, którego nie głosiliśmy, lub przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, którą nie przyjęliście, znosicie to wspaniale. Inne tłumaczenia mówią, znosicie to z łatwością. Ten sam list, ten sam autor, ci sami adresaci. Paweł mówi, zostaliście poślubieni jednemu mężowi, Chrystusowi, ale zapomnieliście o tym, że wciąż toczy się walka duchowa. To nie jest tak, że uwierzyliśmy i koniec. Ale uwierzyliśmy, a walka wciąż trwa. Walka o nasze serca, o nasze myśli. Diabeł się nie poddaje. Ktoś kiedyś powiedział, że diabeł i jego słudzy nie interesują się tymi, którzy nie są dla niego zagrożeniem, ale zawsze będą interesować się tymi, którzy żyją i chodzą drogami Bożymi. Paweł ma obawę, że myśli, tu się dużo rzeczy zaczyna w naszych głowach, w naszych sercach, w naszych myślach, co tam dopuścimy, co będziemy pielęgnować, co będziemy karmić, co będziemy żywić. Aby wasze myśli nie zostały skażone, bo jak zostaną skażone, to skażenie będzie miało tylko jeden cel, odciągnąć was od szczerego oddania i posłuszeństwa Chrystusowi. Jak wygląda na to, w koryńskim zborze zły swoje robił. Dlaczego Paweł mówi? W jaki sposób te wątpliwości są siane? No, oni zaczęli tolerować, tutaj napisane jest ludzi, którzy głosili innego Jezusa. No to takie wiecie. A tam inny Jezus się będziemy przejmować. Znajdziemy część wspólną. Ale słuchajcie, inny Jezus, to powiem tyle, to jest inny Jezus. To nie jest ten sam Jezus. I Koryntianie zaczęli tego wszystkiego słuchać, zaczęli to przyjmować, a Paweł mówi, słuchajcie, to jest bardzo niebezpieczne. Bo inny Jezus to nie jest ten Jezus, którego myśmy wam głosili. A jaki jest ten Jezus, którego myśmy wam głosili? No to jest ten, którego myśmy wam głosili. Dzisiaj ten, którego mamy opisanego w Ewangelii, którego mamy opisanego w listach. Więc jeśli nam się to nie zgadza z tą osobą Jezusa, to jest to inny Jezus. Przyjmujecie innego ducha, nie tego, którego myśmy wam dali. Inny duch. Całkowicie inna postawa, ale oczywiście to nie jest żaden problem. Dzisiaj, wiecie, tolerancja ma naprawdę szerokie ramiona. Inna Ewangelia. A, no wiesz, on tak myśli, ja myślę inaczej, ale on tak myśli. Jeśli jest inna Ewangelia, to znaczy, że ona jest inna. A inne miejsce Bożego Słowa mówi choćby, anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię inną od tej, którą myśmy wam zwiastowali. To mówi Paweł w liście do Galacjan. Niech będzie przeklęty. Wiecie, Paweł to nie był taki furiat, który tam wszystkich pod przekleństwo chciał wysyłać. Ale to, co się działo w Galacji, sprawiło, mówi, jeśli jest ktoś, kto mówi inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. To są mocne słowa. Dzisiaj by Pawłowi zarzucono brak miłości, brak miłosierdzia. Byłby taki, wiecie, ciasno myślący. Ale Paweł mówi, nie ma tolerancji dla innej Ewangelii. Czy to jest Ewangelia współczesna sukcesu, czy inne odmiany, one po prostu nie są prawdziwą Ewangelią. A kiedy pozwolimy mieszać w naszych myślach, to wiecie, to jest tylko kwestia czasu, jak zostaniemy odciągnięci od szczerego. I temu trzeba się przeciwstawiać. Nie mówię, a to nie moja sprawa. O to chodzi. Wszyscy mówią, to nie moja sprawa. A diabeł odnosi swoje zwycięstwa. Scena z ogrodu, której używa jako przykład apostoł Paweł, mówi tak jak Ewa, przebiegłością została zwiedziona, tak żebyście wy nie byli zwiedzeni. Czy Ewa chciała? Czy Ewa miała złe zamiary? Nie. Ale przyszedł ten moment, kiedy zły do niej przyszedł. I czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej 2,16 polecenie Pana Boga, które naprawdę było czarno-białe. Dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. Więc Bóg, tu jest napisane, taki rozkaz. Rozkaz to rozkaz, nie wiemy. I Bóg mówi, to możesz, stąd możesz jeść, wszystko jest twoje. To jedno nie. Dość jasne, nie? To nie było tak, że Bóg powiedział, słuchaj, zgadnij, które to drzewo. Zagramy taką, wiecie, rosyjską ruletkę. Pff, wypali albo nie. No i sprawdzimy, czy jesteście tak sprytni. Nie, no Bóg powiedział, z tego drzewa pośrodku ogrodu nie wolno ci jeść. Bóg nie bawił się z nimi w rosyjską ruletkę.
Nie mówił, nie zgadnijcie, nie bawił się z nimi w ten sposób. Nie wolno. I Adam dobrze wiedział, że nie wolno. I Ewa wie, że nie wolno, bo Adam jej powiedział. No ale czytamy dalej tą scenę. A wąż był chytrzejszy, znowu to jest jego określenie. Zobaczcie, apostoł Paweł podobnie go określa. Przebiegły, chytry. I człowiek o tym zapomina, że on taki jest. Wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział. Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? No słuchajcie, co Bóg powiedział, nie? I zaczynasz myśleć, w sumie. To tak jak Biblia mówi coś jasno, to jest grzechem, ale ktoś przychodzi, słuchaj, ale wtedy, wiesz, to była taka kultura. Dzisiaj, wiesz, to jest XXI wiek, człowieku. Nie możemy mówić, że to jest grzechem. I to jest cały czas to diabelskie, chytre podejście do człowieka, wyślę ci kogoś tam sprytnego, inteligentnego, bo on zawsze używa tego ludzi, żeby powiedział, czy na pewno Bóg to powiedział, co powiedział. Czy na pewno dobrze Boga zrozumiałeś? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść z owocu z drzew ogrodu wszystkich, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, czyli instrukcja dobrze zna. Rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani go dotykać, abyście nie umarli. Więc Bóg powiedział o tym, co się stanie, kiedy z tego drzewa spożyją. Znali skutki. My też znamy skutki, no one są opisane w Bożym Słowie. Skutki są zawsze opisane. Lecz Bóg wie, a na to rzekł wąż do kobiety, tam, na pewno nie umrzecie. Na pewno nie jest tak źle. Ale powiem wam więcej. Z Bogiem to taka sprawa jest, że jeśli On wie, że gdy tylko z Niego zjecie, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. No prawda. Słuchajcie, Ewa nie znała zła ani Adam do tej pory. Oni żyją w raju. W tym momencie są bezgrzeszni. Zło. No dobro to już wiemy, nie? A zło? I diabeł sprzedał to zło jako coś tak wartego grzechu, że warto spróbować, żeby wiedzieć, co to jest. I człowiek tak działa, nie? Nawet mówimy, że zakazany owoc smakuje o wiele lepiej. Jak wiemy, że czegoś nie wolno, no to dopiero jest taki motyw, żeby sprawdzić, czy nie wolno. Czy możemy się posunąć za daleko, gdzie jest granica. No tak funkcjonujemy jako ludzie. No więc kobieta zobaczyła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu. No w sumie nagle, wiecie, widziała to drzewo przez jakiś tam czas, ja nie wiem jaki, i wiedziała, że jej nie wolno, ale nagle jak ten diabeł powiedział, słuchaj, spójrz na to z innej strony, z innej perspektywy. A jeśli to, co ci nie wolno, to naprawdę będzie twoja wolność. Teraz to wygląda inaczej, nie? Jak słyszysz śmierć, to ale jak słyszysz, wiesz więcej, no to jest bardziej atrakcyjne. No więc bierze. Je. Nie wiem, czy smakowało, czy nie smakowało, czy to był smak różniący się od tych innych owoców. Nie wiemy, co to był za owoc. My przyjęliśmy, wielu ludzi mówi, że jabłko. Nie wiemy, co to za owoc był. Nie wiem, czy od razu jej kwaśno było w ustach. Daje Adamowi. Ten zna Boże przykazanie, to on był tym, który je pierwszy słyszał. Można powiedzieć, jest źródłem. Ale też bez żadnych krępacji spożywa. I wtedy się zaczęło to, skutki, z którymi dzisiaj mamy do czynienia w 2021 roku nadal. Grzech, który jest na świecie. To jest ta tragiczna historia, której skutki są nam znane po dziś dzień. Diabeł nie przyszedł do Ewy i mówi, słuchaj, Bóg jest zły. No bo nie zrobił tego. Nie przyszedł, nie powiedział, Boga nie ma. No, to by było ciężkie, no bo Pan Bóg z nimi tam przebywał. On nie uderzył, wiecie, w Pana Boga w ten sposób taki jaskrawy, że człowiekowi by się bunt włączył. O nie, tak nie wolno. On mówi, czy tylko dobrze to rozumiesz, czy właściwie to odbierasz. A może ten Pan Bóg to tak, może nie jest taki zły, ale może jest taki jeden myk, który on chce mieć tylko dla siebie, żebyś ty go nie miał. No ja nie twierdzę, że on nie chce twojego szczęścia, ale czy naprawdę nie możesz być bardziej szczęśliwy? A naprawdę tak, czy Bóg wie, co to jest bycie szczęśliwym? Wiecie, on jest Bogiem. On nie jest człowiekiem. On wszystko odbiera inaczej, niż my odbieramy. Może jednak warto spróbować. Niektórzy nawet mówią, wszystkiego w życiu warto spróbować.
No to Adam i Ewa spróbowali. Źle się skończyło. I diabeł dziś robi wszystko, abyśmy wypowiadali to lub nie, ale mieli takie myślenie, że we wszystkim, co Bóg mówi, jasno, przejrzyście, Bóg chce ciebie i mnie ograniczyć. Chce, jest coś, wiecie, bardziej lepszego, mistycznego, duchowego, przy czym Bóg nas chce ochronić i tak naprawdę nie chce naszego szczęścia. I mogą to być różne formy, mogą to rzeczy różnie się nazywać i pewnie nie powiemy tego wprost, ale to jest ciągła walka, która się toczy, że Bóg nie chce twojego i mojego szczęścia, ponieważ nie wie, jak to jest. Dzisiaj wielu ludzi mówi, nikt nie będzie mnie ograniczał. Więc kiedy nagle słyszą o Bogu, który mówi o pewnych jasnych prawach i zasadach, no to sorry, winę tu, ale oni nie chcą takiego Boga, bo to jest ograniczanie ich. Ich wolności, ich pożądliwości, ich zmysłowości, ich wyborów. Nikt tego nie chce. Dzisiaj mamy taką wolność, wszyscy o niej krzyczą. Wolność! Wolność, która nie liczy się z niczym. Wolność, która najważniejsze, żeby tobie dawała satysfakcję. Wolność, która nieważne, czy jest grzechem, czy nie jest grzechem. Ale to nie jest prawdziwa wolność. Dzisiaj diabeł wmawia w różny sposób, że staliśmy się jakąś konkurencją dla Boga. Tak jak mówi do Ewy, Bóg nie chce, żebyś znała dobre i zło. Co to za konkurencja dla Boga? Ale niektórzy na to się łapią. Adam nie oponuje, grzech przychodzi na świat. Skutki jego po dziś dzień sami przeżywamy w naszym życiu. Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa możemy być wolni od grzechu, ale gdyby nie ona. Kiedy zły przyszedł kusić Pana Jezusa, to również próbował to zrobić w taki przebiegły sposób. Całkiem fajnie, całkiem sprytnie. Znowu pada to stwierdzenie, czy na pewno, Bóg jest taki, jak mówi. Jesteś głodny? No to zamień te kamienie chleb. Myślisz, że jesteś Synem Bożym. Czy to coś złego? Czy to coś złego, żebyś był syty? Czy to coś złego, skoro Bóg tego nie zamienił, to ty to zrób. Skoro Bóg ci tego nie dał, to ty musisz się o to postarać. Skoro Bóg ci tego nie dał, tyle się o to modlisz, to weź sprawy w swoje ręce. Bo jak sobie sam nie zrobisz, to nie będziesz miał. Potem ta taka zasada, która się często powtarza, umiesz liczyć, licz na siebie. Zamień te kamienie w chleb. Nie ma na co czekać. Po co się głodzić? Zobacz, jaki jest ten Bóg. Jezus nie unosi się dumą. Nie mówi mu, słuchaj, to ja ci teraz pokażę. Nie umieszał jego wielkości, ale zwraca się do Słowa Bożego. Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. To jest oręż, którym walczył Pan Jezus. Tam nie pyskował z diabłem, słuchajcie, jak to dzisiaj różne dziwne współczesne formy są tej walki z diabłem, bo to może za tydzień coś więcej powiem. Ale on używa Słowa Bożego, mówi, wiesz co, jest coś ważniejsze. Ważniejsze niż ten chleb. Jest coś ponad to, że dzisiaj jestem głodny. To jest Boże Słowo. I ono mnie karmi. I ono dla mnie jest ważniejsze niż to, żeby złamać Boże przykazanie. Ważniejsze niż to, żeby wziąć sprawę w swoje ręce. Ważniejsze niż to, by odrzucić Boże obietnicę, że On ma o mnie staranie. Ważniejsze jest to, by żyć Słowem Bożym. Ale diabeł nie odpuszcza. No mówi, dobra, to rzuć się w przepaść. Przecież jest napisane. No rzeczywiście psalm tak mówi. Aniołowie przyjdą i cię uratują, abyś nie uraził nogi o kamień. No i otworzycie ten psalm, rzeczywiście tak jest napisane. Diabeł lubi prorokować. No ale poczekaj, no czytasz w Biblii, dzisiaj czytałeś rano w Biblii, nie? Bóg ci obiecał, no i gdzie to jest? No skoro Bóg ci to obiecał, to to zrób. No ale Jezus odpowiada, nie będę kusił Pana Boga swego. Często ludzie poddają się tej namowie, gdy podejmujemy takie głupie decyzje. Nie? Kiedy zadłużamy się na rzeczy, których w ogóle nie potrzebujemy. Kiedy żyjemy ponad stan. Kiedy wybieramy skróty tylko po to, żeby żyć lepiej materialnie. Kiedy pakujemy się w kłopoty, w nieprzespane noce, w stresy, lęki, nerwice, bo diabeł mówi, no rzuć się, przecież Bóg cię uratuje. Przecież Bóg ci pobłogosławi.
Żyj ponad swoją normę, Bóg ci pobłogosławi. Ja słyszałem wiele bzdur i głupot i decyzji widziałem wielu ludzi, którzy podejmowali je, słuchając Ewangelii sukcesu. Oddaj wszystko, nie rób nic. Rzuć się. Bóg ci pobłogosławi. No to ludzie, wiecie, zwalniali się z roboty. Zakładali firmy, do których się w ogóle nie nadawali. Nie nadawali się do tego rodzaju w ogóle życia. Wpadali w jeszcze większe tarapaty, jeszcze większe długi. Czy myślicie, że któryś z kaznodziejów i ewangelistów sukcesu im pomógł? Że któryś przyszedł i wyciągnął do nich rękę? Po ich pieniądze tak. Więc wielu ludzi dzisiaj daje się namówić, aby kusić Pana. Wiemy, czujemy podskórnie, Duch Święty nam mówi, nie rób tego, a my mówimy, ale czemu? No przecież wyślę aniołów. Pokazuje nam wszystkie królestwa, mówi, ty, słuchaj, nie żyj jak szarak. Możesz świat zwiedzić, nie? Możesz żyć jak król, w pałacu, jaki sobie tylko wymarzysz. On nigdy ci nie powie, że cię na to nie stać. On nigdy ci nie powie dość. On zrobi wszystko, żeby cię życie przygniotło, żebyś odszedł od Boga, żeby to, co masz, przestało cię cieszyć, a mało tego, jeszcze system ci to zabrał. Bo on jest tym, który sieje zniszczenie. Siał, sieje i będzie siał. Jeden pokłon, mówi dalej do Jezusa, kiedy pokazuje mu wszystkie królestwa i wszystko będzie twoje. Tak jakby posłyszał Pan Jezus, słuchaj, oferta wygasa, za chwilę szybko się namyśl. Jeden pokłon, jedna decyzja i możesz żyć inaczej. Twoje życie może się zmienić. Dziś wielu ludzi oddaje ten pokłon, wierząc, że cały świat może mieć u swoich stóp. Ale powiedzcie mi, gdybyście mieli takiego przyjaciela, który notorycznie łże i kłamie i on daje wam jakąś obietnicę, kto z was by mu uwierzył? Uwierzylibyście? Darek, uwierzyłbyś mi, gdybym cię notorycznie okłamywał? Powiedzcie mi, jak to jest, że ludzie notorycznie wierzą diabłu, który jest ojcem kłamstwa? On mu łże. On jest kłamcą. On jest źródłem kłamstwa. Pan Jezus nazwał go ojcem kłamstwa. Jest w tym świetny, jest specjalistą, żonglerem słów, myśli. Po prostu coś, co w ludzkim umyśle się nie mieści. Jest ekspertem w tym, żeby przeinaczać Słowo Boże, żeby przeinaczać Boże myślenie, żeby zadać ci takie pytanie, nad którym będziesz rozkminiał, będziesz się zastanawiał, jeszcze będziesz myślał, że to jest dopiero duchowy poziom. Ale on cię w tym duchowym poziomie tak wyniesie wysoko, że jak polecisz na dół, to tylko się roztrzaskasz. Taki jest diabeł. On jest kłamcą. Był, jest i będzie. Skacz, podejmuj odważne decyzje. Głupie, jakiekolwiek by nie były, znaczy ja inaczej powiem, te głupie decyzje, zaciągaj długi, żyj jak król, niczym się nie przejmuj. Bóg na końcu i tak cię uratuje. Przecież to jest Bóg. Bracia, siostry, nie możemy zapomnieć, kim jest nasz przeciwnik. Nie możemy być nim ani zafascynowani, ale nie możemy też żyć w irracjonalnym lęku. Ale nie możemy również go lekceważyć. Nie możemy o nim zapominać. Nie możemy wszystko przyjmować bezkrytycznie. Nie możemy mówić, ale w sumie to mnie nie obchodzi, bo to się właśnie tak kończy, że on przychodzi, on działa, on się zagnieżdża, on niszczy kościoły, on niszczy życie ludzi i wszyscy się zastanawiają, co się dzieje. No ale właśnie to się dzieje, że zapomnieliśmy, że on jest wrogiem, był, jest i będzie. Przychodzi, żeby zabijać, żeby zatracać i nigdy nie będzie chciał twojego szczęścia. Nawet jeśli przez chwilę czujesz się, że po prostu świat należy do ciebie. Będzie używał Słowa Bożego, będzie przekręcał Boże intencje w Bożym Słowie. Będzie wrzucał do twojego umysłu pytania, które naprawdę nie mają nic wspólnego z tym, żebyś stał się dojrzalszy w swojej wierze. Paweł mówi wielokrotnie w swoich listach, można powiedzieć parafrazując, użyje wszelkich różnych środków, abyśmy zeszli z drogi prawdy.
abyśmy poszli jakąkolwiek inną drogą, ale nie drogą prawdy. Przez fałszywe nauki, przez fałszywe duchy, fałszywe doznania, fałszywą, płytką i tanią Ewangelię. Będzie mnożył w Twoich myślach wątpliwości. W czwartek czytaliśmy o tym, kiedy Bóg pisze przez apostoła Pawła o gniewie Bożym. Biblia mówi o gniewie Bożym, słuchajcie, nie tylko o Bożej miłości, ale mówi o gniewie Bożym dość jasno i klarownie. To jest jeden z tych elementów, który dzisiaj wycięło się z Ewangelii, kiedy się ją głosi. Niewielu mówi o gniewie Bożym. Wszyscy mówią, Bóg cię kocha, a Bóg mówi, że w swoim grzechu ciąży nad tobą mój gniew. I jedynym ratunkiem od tego gniewu jest moja łaska. I dopóki człowiek nie zrozumie gniewu Bożego, nie zrozumie Bożej łaski. Więc ta prawda zostaje zajęta poprzez nieprawość. I kiedy Paweł pisze o tym, mówi, poznali zatem Boga, nie oddali Mu jednak należnej czci, nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu. Mnożąc co? Wątpliwości stali się w końcu niezdolni do poprawnego myślenia. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Wiecie, wiem, o czym tam Paweł mówi, do kogo to mówi, ale pomyślałem sobie, że to znowu jest ta stara strategia, która i w Kościele może mieć miejsce. Mnożyć wątpliwości. W Edenie mnożył wątpliwości. Kiedy kusił Chrystusa, mnożył wątpliwości. Kiedy przychodzi do Koryntian, mnoży wątpliwości. Kiedy działa na tym świecie, w różnoraki sposób mnoży wątpliwości. Do tego stopnia, że w końcu człowiek jest niezdolny do poprawnego myślenia. A jak jesteś niezdolny do poprawnego myślenia, to nie jesteś zdolny do właściwych decyzji. To nieprawość zaczyna być tym, która przejmuje prawdę, zastępuje prawdę w naszym życiu. Potem mam kolejny krok. Bezmyślność serc nakłada się na zaślepienie. I zastanawiamy się wtedy, o, co tu się dzieje? Co to za bezmyślność? No ale ta bezmyślność jest wynikiem tego zaślepienia. Czy to tylko dotyczy ludzi niewierzących? Może dotyczyć nas, kiedy na to pozwolimy. Kiedy pozwolimy sobie na mnożące się wątpliwości, kiedy ze szczerością i prostotą nie będziemy podchodzić do Słowa Bożego, kiedy zaczniemy zadawać sobie pytania, które prowadzą donikąd, myśląc, że mamy wszystko pod kontrolą, no to się jeszcze nie stasz ojcem kłamstwa. Czy na pewno Bóg, dając rozkaz, kieruje się Twoim i moim dobrem? On to pytanie nie boi się zadać. Tolerancja dla grzechu, brak świętości, brak pokory. To wszystko zaczyna, takie ciemne myślenie się przejawiać. Ludzie mówią, a to jest miłość, Bóg jest miłością, więc toleruje wszystko. Zaczynamy Bożą miłość i Bożą łaskę po prostu mieszać z błotem i mówimy, no to jest łaska XXI wieku. Kto za tym stoi? Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą, a diabeł mówi, a co to jest prawda? A skąd wiesz, że to jest prawda? To pytanie padło w Nowym Testamencie. A co to jest prawda? A więc chrześcijanie mówią, no właśnie, to odpalimy YouTube'a. A tam bez liku wam powiedzą prawdę. Detektywi prawdy i inni tam. Z przejętym głosem będą wam mówić, jak cały świat wszystko was okłamuje i chce. A tak naprawdę mówi wam, że diabeł, że Bóg tak naprawdę nie ma nad wszystkim kontroli. Że Bóg to takie małe miki, w sumie to tylko jest potrzebne ludziom, którzy są słabi i którzy nie myślą. To tacy potrzebują Boga. A ty jeśli myślisz, to wiesz, musisz mieć sprawę w swoich rękach. Nie pozwól, by ktokolwiek ci mówił, jaki jest Bóg. To ty miej swoje wyobrażenia Boga. Jak sobie go wyobrażasz, takiego go miej. I ludzie mówią, a dla mnie Bóg to jest taki i tam opisują. Fajnie, nie? Ale jak się domyślacie, to w tej charakterystyce Pana Boga nie ma tych rzeczy, które go drażnią, nie? Można wyciąć z tego tortu mnóstwo rzeczy i powiedzieć, to jest mój Bóg. Ale to są podobizny i to jest bałwochwalstwo. Bóg jaki jest, opisuje nam Boże Słowo i nikt więcej nie powinien o nim więcej mówić niż to, co mówi Boże Słowo. Co nam Bóg w swojej łasce objawił w swoim słowie. Nie pozwól, by ktoś ci mówił, jaki jest Bóg. Wykreuj swojego. Kieruj się swoimi uczuciami, dobrym samopoczuciem. Jednak się dobrze czujesz, to jest dobre kazanie.
Ale jak cię coś mierził, to kaznodzieja nie powinien tego tematu poruszać. Samopoczucie jest bardzo ważne. Jak jesteś w kościele, to czy masz dobre samopoczucie? Wyszedłeś z deszczykiem na plecach, czy emocje były, czy ich nie było? Nie pozwól, żeby ktokolwiek ci mówił, że nie wolno ci z tego drzewa owocu jeść. Ty możesz wszystko. Wiecie, to nie jest nic współczesnego. Synowie Koracha, bunt synów Koracha, o którym czytamy, mówią, tylko Mojżesz? Tylko Mojżesza Bóg wybrał do tego, żeby on był tym, kim jest? A co my jesteśmy? Gorsi? Taki bunt postanowili wznieść. No przecież nikt nie będzie im mówił, z którego drzewa ogrodu będą jeść. Ale musimy mieć świadomość, że diabeł i jego słudzy, dwie opcje, nie chcą, żebyśmy w ogóle nad nimi myśleli, się zastanawiali i traktowali poważnie. I druga opcja jest taka, abyśmy byli przesadnie zafascynowani. A kiedy mamy przebłysk czegoś duchowego, no to sobie wyobrazimy go wtedy w tej czerwonej pelerynie. I myślę sobie, kończąc, to jest przykre, słuchając i rozmawiając i kiedy sam się nad tym zastanawiam, że nie zrozumcie mnie źle, ja nie mówię, że wszyscy dzisiaj na tym miejscu, ale ogólnie patrząc na świat, to Kościół zapomniał, stał się takim miejscem beztroski duchowej. Niczym ta dziewczynka ze szkółki niedzielnej mówiąca, ciociu, demony już nie istnieją. Stał się strasznie beztroski. Media, filmy, bajki, książki, sztuka, kultura ułatwiły włożenie osoby szatana i demonów między bajki i mity. Coś, co kiedyś było, ale to się nie wróci. Ale Paweł mówi, bo oni są fałszywymi apostołami, nieuczciwymi pracownikami, podszywają się tylko pod apostołów Chrystusa i nic dziwnego, przecież sam szatan podszywa się pod anioła światłości. Cóż więc szczególnego, że jego parobkowie podszywają się pod przedstawicieli sprawiedliwości, lecz ich koniec będzie zgodny z ich czynami. Szatan podszywa się pod anioła światłości, co znaczy, że niełatwo to rozpoznać. Ktoś wiele lat temu powiedział, że gdyby diabeł przyszedł do kościoła w szacie całej pogaństwa, wszyscy by się zaraz połapali. Zaraz by go przegonili. Ale on dzisiaj przychodzi z takimi nieoczywistymi herezjami. Fałszywi prorocy mówią jakąś część prawdy. Prawdy część o Jezusie, prawdy część o Bogu, czasami prawdy część o Duchu Świętym. Prawdy część o Kościele. Ale Jezus mówi, że trochę kwasu cały zaczyn zakwasza. Współczesne książki, które wychodzą, kiedy kupujesz takiego autora, to pierwsza, druga wydaje się zdrową nauką, ale trzecia, czwarta są już takimi herezjami, że jak patrzysz do Bożego Słowa, to po prostu nie jesteś w stanie tego czytać. Znaczy zdrowy duchowo człowiek nie jest w stanie tego czytać. Dzisiaj Kościół jest bardzo mało zdolny do tego, żeby rozróżniać duchy. Najważniejsze, że wszyscy się dobrze czują, że jest dobre samopoczucie i odczucia są dobre. Jeśli odczucia są dobre, to musi być prawdą. Owoce ludzi, którzy często są tymi aniołami fałszywymi, są cielesne, ale kto by się dzisiaj przejmował? Najważniejsze, że dają rozrywkę. Dziś nie chodzimy do szamanów. Nikt z nas by nie poszedł do drzwi, na których jest napisany szaman. Ale czy chodzimy do salonów odnowy biologicznej, wschodniej medycyny, medycyny niekonwencjonalnej? Pozwalamy, by różni szarlatani nakładali na nas ręce, bo najważniejsze jest, wiecie co? Zdrowie. Najważniejsze jest zdrowie. Więc nie moje kolana, nie post, nie modlitwa, nie modlitwa kościoła. Ja często to słyszę, że ktoś gdzieś choruje, nawet o tym nie wiemy, żeby się modlić, ale zdążył odwiedzić wszystkich szamanów. Bo ratuje swoje zdrowie. Gdzie my jesteśmy? Dziś szatan nie przychodzi w szacie pogaństwa. To jest wszystko takie ucywilizowane. Tylko my staliśmy się ślepi. Dziś ludzie nie szukają, chrześcijanie, odpocznienia w Bogu, w Bożym Słowie, lecz w jodze, w technikach relaksacyjnych, religiach wschodu, nawet nie zastanawiając się, co jest źródłem pewnych praktyk, które nawet w kościołach mają miejsce. Przyjmujemy z łatwością każdą naukę, modę, jaka się tylko pojawi w kościele i nie zastanawiamy się, czy coś jest dobre, czy to jest z Boga, czy nie z Boga. Najważniejsze, że jest fajne. Byleby czegoś doświadczyć. A wróg, ten zapomniany stary wróg, odwieczny wróg jest zadowolony.
Wystarczy dzisiaj użyć słowa klucz. Bóg, Jezus, Duch Święty, może Kościół i cokolwiek by dany człowiek nie mówił, już jest prawdą. Cokolwiek by dany człowiek nie zaśpiewał, jest chrześcijaninem, bo użył słowa klucz. Bóg, Jezus, Duch Święty, Kościół. To już musi być chrześcijanin. Ale szatan jest ojcem kłamstwa. I przekonuje dziś ludzi, że to, co mówi Biblia, to jedno, a to, czego ludzie mogą doświadczyć i przeżyć, to drugie. I dlaczego to się ma z sobą kłócić? Kiedy z serca człowieka zabrana zostaje prawda, to powiedział Stuart Oylott, to mówi, że w tym sercu zawsze zostaną tylko same kłamstwa. Jeśli zabierze diabeł z serca człowieka prawdę, to zostają tam tylko kłamstwa. Kłamstwa, w których ludzie żyją. Słowa C.S. Lewisa sprzed tak wielu lat wciąż dla mnie, dla nas są dzisiaj ostrzeżeniem. Zapominamy o tym, że wróg istnieje i chce uspać twoją i moją czujność. Chce nas przekonać albo, że jest tak groźny i jesteśmy nim zafascynowani, albo, że jest niegroźny i go lekceważymy. Jak sobie z tym wszystkim poradzić, jak zwyciężać, to o tym powiem za tydzień. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy przez chwilę w modlitwie mogli stanąć przed Bogiem i pomyśleć nad tym słowem, gdzie my jesteśmy w tym wszystkim. Czy przyjmuję wszystko z łatwością? Czy poddaję się nowoczesności, nowym trendom, modom? Czy wszystko to, co robię w swoim życiu, czy po co sięgam, jest z Boga? Czy nie pakuję się w jakieś okultystyczne rzeczy? Czy to, co oglądam i czytam, naprawdę daje pokój mojemu umysłowi i mojemu sercu? Czy jest taką drogą wybierania prawdy z mojego serca, żeby zostały tam same kłamstwa? I naprawdę, uwierzcie mi, nikt z was nie jest sprytniejszy od diabła. Nie wierz w to, że ty wiesz, że jak go przechytrzyć. Absolutnie nie. On jest ekspertem.